Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Jeżeli myślimy o jakimś miejscu w naszym życiu, to zapewne o pierwszym, nie drugim, piątym czy dziesiątym. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pytanie właśnie o pierwsze, a nie kolejne przykazania. Jeżeli pierwsze jest słuchaj, to dlaczego zdecydowanie więcej mówimy niż słuchamy? Jeżeli pierwsze jest słuchaj, to dlaczego nie słyszymy tego, co mówi do nas Pan Bóg czy drugi człowiek? Czemu słuchając nie słyszymy? Jeśli wiemy, co jest pierwsze i co jest najważniejsze, to dlaczego tyle troski, zaangażowania, energii poświęcamy sprawom drugo- czy trzeciorzędnym? Jeśli pierwsze przykazanie jest: miłuj Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, to dlaczego zamiast o Boga rozchodzi się nam ciągle bardziej o siebie samych? Jeżeli Bóg mówi: miłuj bliźniego jak siebie samego, to dlaczego niejednokrotnie, a może nawet bardzo często, pomijamy siebie w miłości? Jeżeli wiemy, co jest pierwsze i najważniejsze, to z jakiego powodu tego nie czynimy? Dlaczego? Bo może tak jest wygodniej? Bo tak jest bezpieczniej? Bo to jest bardziej po naszemu? Kiedy i w jakich okolicznościach potrafilibyśmy przyznać Panu Jezusowi rację, tak jak uczeni w piśmie, kiedy mówią: nauczycielu, dobrześ powiedział. Kiedy? I czy w ogóle?